Cześć, witajcie z tej strony Grid. Od jakiegoś czasu tak sobie radośnie pogrywamy w Helldiversów i myślę, że mam na tyle dużo godzin już, że jestem coś w stanie powiedzieć na temat manewrów, na temat tego, które są dobre. Poza tym strasznie mnie wkurza, że mamy tylko pobieżny opis manewrów. Co on robi, mniej więcej jak działa. Nie mamy żadnych statystyk, nie mamy żadnych danych dotyczących tych manewrów. Dlatego postanowiłem przygotować coś, co da nam ciut więcej wiedzy na temat konkretnych manewrów. Tutaj zaczniemy od defensywnych, czyli od wieżyczek, głównie wieżyczek. Przejrzymy też sobie miny, chociaż uważam, że to jest przerost formy nad treścią i raczej mało kto chyba z tego korzysta. No ale zobaczymy też, jak one działają. Zacznijmy może od pylonu Tesli, czyli dla mnie narzędzia wcielonego zła. Więcej razy zginąłem od niego niż od robali na tych planszach. Pylon Tesli jest dobry na levelu może od 1 do 4. Tak naprawdę nie najgorzej sobie radzi z najmniejszymi wrogami, z tymi średnimi też jest w stanie sobie poradzić. Dość długo robi z nich mielonkę, dość długo stoi, chyba około 5 minut, jeżeli dobrze zmierzyłem. Jeszcze dokładnie to sprawdzę i napiszę gdzieś tu w tabelce. Niestety, jeśli chodzi o cięższych przeciwników, jak chociażby Charger, Pylon Tesli nie jest dla niego żadnym przeciwnikiem. Nawet wydaje mi się, że nie jest w stanie strzelić do niego, ponieważ z automatu rozwala go. Przebiega tak, jakby go w ogóle nie było. Ale jeżeli chodzi o tych upierdliwców, właśnie typowe mięso armatnie wśród robali, no, Pylon Tesli sprawdza się całkiem. Powiem wam, że ten tutaj to jest wciąż ten sam pylon, który przed chwileczką wam pokazywałem. Robił dość długą mielonkę z robali, no ale też nie napotkał na drodze żadnego cięższego przeciwnika. Sama drobnica. Jeżeli chodzi o pozbywanie się drobnicy, no to powiedzmy, że daje radę. Niestety tylko drobnicy. Jeżeli już koniecznie chcecie używać pylonu Tesli, niegłupim pomysłem byłoby zakupienie z obligacji wojennych z zakładki Cutting Edge zbroi, na przykład X-16 prototyp, który daje 95% odporności na obrażenia elektryczne. Dzięki temu będziecie w stanie przeżyć przynajmniej kilka uderzeń. Jak tutaj możecie zauważyć, mam założony właśnie prototyp 16. Jeden strzał, myślę, że koło 6-7 uderzeń byśmy byli w stanie przeżyć, więc jest nie najgorzej. Co do samego pylonu Tesli, aktywuje się mniej więcej z 20 metrów. Zresztą widać po dosyć charakterystycznej animacji, że zaczyna się coś dziać. Także 20 metrów promienia jest strefą zero dla niego. Pamiętajcie też, że no jeżeli któryś z was wejdzie w zasięg strzału, to wasz towarzysz, który jest w miarę blisko od was, również może przyjąć strzała. Ponieważ wyładowanie przeskakuje między kilkoma celami. No i tak jak jest w opisie tego manewru, jeżeli pozostaniecie na ziemi, jeżeli będziecie się czołgać, będziecie w miarę blisko pylonu, nie zaatakuje was. Jak widzicie, tutaj spokojnie mogę się nawet bezpośrednio do niego podczołgać. Jestem w miarę bezpieczny. Czemu mówię w miarę? Ponieważ jeżeli pylon weźmie cokolwiek na cel, zbliży się wróg, podejdzie robal, cokolwiek i strzeli,
tutaj leżenie na ziemi wam nie pomoże. Też może was wziąć na cel, więc mimo wszystko łażenie w pobliżu pylonu nie jest niczym godnym polecenia. Tutaj przez przypadek zauważyłem coś ciekawego, tak sobie trochę kombinowałem z polami minowymi, z innymi manewrami. Teraz tak, jeżeli w pobliżu pylonu Tesli znajduje się jakiś inny przedmiot, czy to będzie helpot, czy to będzie jakiś helpot od manewrów, czy też miny, pylon bierze na cel te przedmioty znajdujące się bliżej. Nie jest to żadną regułą, ale zazwyczaj atakuje to, co jest bliżej. Zresztą teraz będziecie mogli podejrzeć. Wezmę, zbliżę się poniżej 20 metrów. Jak widzicie, się aktywował, ale tłucze w miny. No, wychodzi na to, że no po prostu atakuje to, co jest najbliżej. Tylko nie rozumiem, czemu akurat w tym wypadku martwe obiekty. No możemy sobie przyjąć, że strzela w metal, nie? Ale no czemu nie strzelał, póki ja nie byłem w zasięgu? Dodatkowa sprawa, zobaczcie, że na ziemi jest helpot po poprzednim pylonie. I pomimo, że jestem no już dawno w strefie 0, 15 metrów od pylonu Tesli, to nie atakuje mnie. Teoretycznie się uzbraja, powinien strzelić, ale tego strzału nie ma. Tak jakby, nie wiem, cała energia uderzała w tego helpoda, który jest tam wbity w ziemię, zaraz obok pylonu. Tu kolejna ciekawostka, jeżeli schowamy się za skrzyniami, tak, żeby nie było widać naszego torsu, żeby nie było widać naszego łba, pomimo, że będziemy w zasięgu pylonu, to on nas nie zaatakuje. W sumie co ma sens, nie? Ponieważ jakiś tam obiekt zasłania wiązkę. Nie jest to moździerz, który będzie strzelał ponad przeszkodami. No i co, podsumowując, pylon Tesli, zasięg około 20 metrów, cooldown 120 do 150 sekund, zależy jakie macie manewry wykupione na waszym niszczycielu i czas trwania jest to około 3 minut, jeżeli oczywiście ustoi tak długo. Do drobnicy, do średnich, naprawdę fajna sprawa, niestety no, bardzo zabójcza zabawka, jeżeli gdzieś w pobliżu się znajdujemy. Drugim defensywnym manewrem, o którym chciałbym wspomnieć, są miny. Zarówno te przeciwpiechotne, jak i zapalające. Jeżeli chodzi o miny, no sprawa jest dosyć prosta. Czyli robią to, co do min należy. Leżą i czekają, aż ktoś na nie wlezie. Jeśli chodzi o miny, są jednym z niewielu manewrów, który pozostaje na planszy, który nie znika. Działko chyba jeszcze automatyczne, znaczy się miejsce działka, miejsce karabinu maszynowego, jakoś tak to się nazywa, pozostaje też na planszy. Miny, jeżeli gdzieś rzucimy, możemy usłyszeć nawet po 5 minutach, że coś tam na nie wlazło, jak będziemy już bardzo daleko od miejsca, w którym byliśmy, w którym rzuciliśmy ten manewr. Normalnie miny możemy przyzwać co 3 minuty, jeżeli się nie mylę. Przy
ulepszeniu manewru czas skraca się chyba do 2,5 minuty, czyli tych min naprawdę możemy narzucać całkiem sporo. Tylko co, no jest taki problem z minami, że w ferworze walki często może się zdarzyć tak, że będziecie musieli się wycofać. A wtedy przebiegnięcie przez pole minowe no jest dość karkołomne. Nie, niemożliwe, żeby nie było. Faktycznie można te miny wymanewrować. Jeżeli będziemy w miarę ostrożnie szli, to je ominiemy. Ale jest to dość trudne. Osobiście uważam, że no jest sporo innych, dużo lepszych manewrów, które pozwolą nam lepiej zabezpieczyć nasze tyły, czy też bezpiecznie się wycofać. Już inną sprawą jest, że nawet robale nie są tak głupie i potrafią, może nie tyle omijać pole minowe, bo no włażą, dość często w nie włażą. Ale jeżeli jest chociaż drobna ścieżka, którędy da się przejść, wykorzystają ją. Zresztą no, robale jak atakują, idą mniej więcej jeden za drugim, także tutaj no pole minowe się sprawdza o tyle słabo, że zginą piersi, a reszta stada przejdzie, więc fajnie, że to jest, ale czy jest to dobre? No osobiście uważam, że nie za bardzo, nawet jeżeli byśmy, przypuśćmy, chcieli zabezpieczyć strefę odlotu. Rozrzucimy te miny. Kilku zginie, reszta przejdzie, więc musimy liczyć się z tym, że no niestety zmarnujemy tylko miejsce na manewr. Może jestem trochę stronniczy, bo ja jestem osobiście zwolennikiem moździerzy, ale dobrze umieszczony moździerz znacznie większą siłę rażenia ma niż miny. Znacznie większy damage output niż miny, które w kilku miejscach tam wybuchną i to będzie na tyle. Zresztą zaraz zobaczycie tutaj. Będę przebiegał przez pole minowe. Się szczęśliwie pojawiły robale i jeszcze raz uda mi się je przeciągnąć przez nie. I no tak jak mówiłem, często było tak, że kiedy to pole minowe zrzuciłem, kiedy się okazało, że jednak najgroźniejsi przeciwnicy przeszli, no ponieważ to też wykańcza tylko drobnice, no jak sama nazwa mówi, miny przeciwpiechotne. Powiem wam, że nawet plujki są w stanie dość sporo tych wybuchów przeżyć, więc nie jest to dla nich jakiś problem. I musiałem przez to pole minowe spierniczać, nie? Do powygłupiania się jak najbardziej na niskich levelach, ale do poważnej walki uważam, że zdecydowanie się to nie nadaje. Testowałem je później też na 5 levelu, na 6. Tak naprawdę już od 5 levelu ich skuteczność była praktycznie zerowa, ponieważ co z tego, że wybiły drobnice, jak dojechały mnie plujki, nie? Na przykład. Freedom forever! No i tutaj macie przykład. Trochę drobnicy zginęło, wydeptało ścieżkę. Reszta sobie bezpiecznie w miarę przeszła tym właśnie oczyszczonym szlakiem. Także miny. No nie, ja mówię ble.
Tak faktem, no ich czas przyzwania jest krótki, tak jak wspominałem, po ulepszeniu modułów statku jest to chyba 2,5 minuty, więc tych min naprawdę można naspamować, zwłaszcza jeżeli weźmiemy dwa manewry, ale na dłuższą metę jest to strata miejsca. No i tu macie przykład plujek na 5 levelu, czyli tak naprawdę tych najsłabszych przeciwników, którzy się pojawiają jako ci więksi wrogowie. Te plujki nie są opancerzone, nie są jakoś bardzo wzmocnione. I faktycznie, no te miny coś im robią, widać, że coś robią. Ale jej mimo wszystko, jak widzicie, dała radę przejść przez pole minowe. Musiałem się tutaj ratować, ostrzeliwując ją z podstawowej broni, więc mówię, miny powyżej 4 levelu, zupełnie dla mnie bezsensowny manewr. Gniazdo karabinu maszynowego jest kolejnym innym manewrem, którego nie używam lub używam bardzo mało. Po pierwsze, jak widzicie, potrafi się zbugować, nie pokazuje celownika. Co prawda to akurat dość łatwo naprawić, wystarczy wyjść i wejść z powrotem i powinien się pojawić. Po drugie, no jego prędkość obrotu, no kurde, to jest masakra, to jest mało powiedziane. Zachowuje się, jakby stał na czterech żółwiach, a nie na porządnej hydraulice był. No ale nic na to nie poradzimy. Mimo wszystko, karabin maszynowy daje dużo frajdy. Gniazdo ciężkiego karabinu maszynowego, dokładnie rzecz biorąc, daje dużo frajdy. Dość spory zapas amunicji. Robisz mielonkę z małych i średnich wrogów bez najmniejszego problemu. Zasięg tej broni jest bardzo duży. Myślę, że jeżeli byś miało trochę farta, nie tak jak ja na początku, tutaj co mnie Charger rozdeptał, myślę, że bez problemu da się położyć Chargera karabinem maszynowym. Zwłaszcza jeżeli to nie my na przykład jesteśmy celem. W takim wypadku gniazdo karabinu maszynowego, jeżeli jest już postawione, myślę, że jak najbardziej warto skorzystać. Chociaż muszę przyznać, że powinien mieć większe obrażenia. Jakby nie patrzeć, jest to podwójny karabin maszynowy. Nie wiem, czy to jest dokładnie wersja, ta sama wersja, którą możemy nosić. Wygląda, że nie. Więc mógłby też mieć trochę większą penetrację ciężkich przeciwników. Niestety, no jak widzieliście, na Chargerze nie robiłem zbytniego wrażenia, jeżeli nie trafiłem go w czuły punkt. A szkoda. Czy opłaca się go zabierać? Wiecie co, no jeżeli jesteśmy w miejscu, w którym wiemy, skąd będą przychodzić robale, jeżeli jest jakieś wąskie gardło, no to ten karabin naprawdę potrafi zrobić sieczkę i potrafi całkiem konkretnie się obronić. Jeżeli wrogowie atakują nas ze wszystkich stron, nie macie szansy. Po prostu jego obrót jest zbyt powolny. Nie rozumiem też, dlaczego nie ma wpływu na to moduł statku, ponieważ możemy wykupić moduł statku, który przyspiesza obrót z wieżyczek. I faktycznie jak najbardziej na wieżyczki to działa. Działa to na moździerze,
Działa to na wieżyczkę z karabinem maszynowym, z gatlingiem. Działa to na wyrzutnie rakiet, chociaż i tak jest ślimacza. A na gniazdo karabinu maszynowego to nie działa. Szkoda, bo to naprawdę mogłaby być fajna broń wsparcia. Broń defensywna. Jeżeli na przykład bronimy się podczas badań geologicznych, czy podczas oczekiwania na, tak jak tutaj w tym przypadku, na podwózkę do domu. Niestety uważam, że ponownie są lepsze manewry, które można wziąć zamiast tego. I troszkę szkoda marnować miejsce na gniazdo karabinu maszynowego. Przynajmniej dopóki nie będzie on miał szybszego obrotu, dopóki nie będzie zadawał obrażeń opancerzonym wrogom. No i słuchajcie, no kurczę, ten filmik miał trwać z 20 minut i chciałem opowiedzieć o wszystkich manewrach. No niestety się nie udało. Się rozgadałem na tyle, że będę musiał to na 2 lub 3 filmy podzielić. Także w tej chwili się z wami żegnam i do zobaczenia w następnym materiale już niedługo.